Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022. Z Farminga 22, no. Dzisiaj sprzedajemy plony. Zaraz John Deere'a pojadę sobie zatankować na powrocie. Oczywiście sprzedajemy pszenicę. I w późniejszej części odcinka olej. A jeszcze później będziemy kosić kukurydzę krzywdę. No pewnie jeszcze trochę dokończę sobie kukurydzę z kontraktu. I jeszcze później barolinę będziemy sobie trochę zbierać. Więc dzisiaj taki odcinek ciekawy. Barolina na polu numer 39, jak widać, się zbiera. Na kursplayu. Dobra, bo Waltra już dojeżdża. Trzeba grzać, bo Waltra już dojeżdża na skrót. A ja mam jeszcze pszenicy, ile? 66 ton. On weźmie 30, 37, czyli zostanie 30, kurde. To na dwa zestawy, na dwa kursy tamtym. Kurde, jakby nie wiem, czy przyszedł trochę niż ten widok, to by było dobry. A jeżeli nie ono, to dwa razy muszę tymi branderkami obrócić, no ale wyrówno. To sobie Waltra obróci na pracowniku. Mam 8000, bo kupiłem przyczepę do transportu palet po prostu. Miałem, że zacząć tutaj... Czemu rządy nie kosi? Albo nawraca może. 7 godziny pewnie nawraca. Tak. To jest rządy 9x, proszę oczywiście. Co mi nawraca ładnie. Dostałem kejsik, no kosika do tego, do góry. Ale myślę, że chyba jeszcze mojego Jandira podstawię. Żeby... No i na końcu wiadomo. Moje dwa zestawy jeszcze tu postawię. Do odbioru, żeby to w miarę na raz zabrać. Tą kukurydę. Ale nie wiem, czy to się uda. Waltra jest i czy się ona wysypuje. Dobra, Karolek już przyjechał. Patrzem. Walterka niby 5 godzin jedzie. Ale widzę, że... pierwszym przepie przejechał. A na drugiej wysypał już, no ale... Nie, czy pierwszym już wysypał. A, pierwszym wysypał już. No i dobra, i przejazd zrobimy sobie szybciutki tu. Tam nie ma chyba płotu, więc... Ale teraz on musi tam przejść do... Dobra, czyli on jednak się wysypał, tylko on pierwszą wysypał, opuścił, zaciągnął plandekę i dopiero. Dobra. Taki nasz mysz. A ja wysypuję sobie tą pszenicę i on to będzie musiał niestety na dwa kursy jeszcze sobie wziąć, tą walterkę. No ale to powinno w miarę szybko pójść. A w tym czasie ja zaraz pojadę sobie z miodem. Miodem, jaki miodem? Kurde, ten miód coś mi w łeb wlazł. Nie z miodem, tylko... A na 68 jest 50% robione z talerzowania. To jest tam to takie duże kwadratowe pole nagrodowe. No, chodziło mi o to bardziej, że z olejem rzepakowym, no, 9000 litrów się zrobiło, czy tam 9 coś, nie wiem nawet dokładnie ile się zrobiło, muszę zaraz zobaczyć. Tutaj koło mojego rzepaku trzeba, koło mojej pszenicy trzeba stanąć. Muszę zobaczyć tutaj na olejarni, czy wszystko tam ma. Wszystko, dobra, wszystko zabrane. Dobra, to się przejadę, zanim bardzo dojedzie. A ja kupiłem sobie taką przyczepkę z autologikiem, malutka, bo 16000 litrów, ale na razie mi starczy. Na razie wystarczy, później się do ciężarówki kupi tą firankę, co... Tą dużą firankę, co 40000 litrów nosi. Czy ją później kupi. Czyli się starym żołnierzem trochę zapojeździmy. A tam prawie 13 godzin. Ogólnie z wami latała sobie Waltra. Mogłem sobie żołnierza sobie latać. No i żołnierz latał z nawozami. Po moich, jak i po sąsiadowych polach.
No to jest kontrakt numer 39, taki sprzęt dostałem. A może coś na kultywatorowanie się trafi jeszcze? Orka się trafiła, 2800, no to ja to co? Mam taki fajny sprzęt do orki. Miałem fajny sprzęt do orki, więc ja to bardzo chętnie zrobię taki charakter. Mam takie dziwne liczenie trawy, zresztą to było widać, widzieliście go teraz. Czy zawsze chcę prowadzić, no? Co ona tu stworzyła? Dobra, stwierdzimy, że zostawię na razie. Bo ja muszę walce sobie nasypać. Panie, ale nie przez słup. Panie, coś tam cikiem. Muszę sobie tą pszenicę nasypać. I wtedy puścić go, tak? To by sobie wysypał i wrócił. Pszenica 66 ton jeszcze, więc trochę kasy da, bo to jest za 1400 prawie. Jest chyba 1400 monet, albo 1389 coś takiego. Nie pamiętam już dokładnie ile, ciekawe tego. Ach, to tak, a teraz ja przecież tego nie zobaczę. Co to jest? Nie, nie kurs playny. To tylko mnie interesuje. Dobra, i teraz tutaj stwórz pracę. Nie przejedź, nie załaduj. Tylko dostarcz. Silo zbożowy wschód? Chyba tak. Skup zboża wschód. No, to mi cały czas co innego pokazuje. Dobra, stwórz pracę, dostarcz, mleczarnia, gazownia, przetwórnia minimum, fast handler, strumień zbożowy. Skup zboża, wschód, tak, to jest to. Dobra, jadę tutaj na Grusser Mark, jadę, więc ja tu mam blisko, zaraz, olej za 6000, więc zarobista cena. No, a rzepak jest za 2 chyba. W sumie nawet nie wiem, jaka jest cena rzepaku, nie interesowałem się tym. No, 2400 jest teraz. No więc. No, tu do Grocera jedziemy sobie. Tutaj dobra kasa jest. 6000. Czyli jakby nie było, no to 60 000. 60 000 prawie zarobi z tego oleju. Jest fajna, fajna kasa. Tutaj sobie cofniemy od razu. Żeby wiedzieli, że oleum. Dobra, jak to było? A, rozpocznij wyładunek. No i dobra. No, 53 tysiące, 54 sobie. Na szybciutko. Nie będę zjeżdżał tym rzędem, bo ja go nie potrzebuję w dzisiejszym odcinku. Nic nie sobie tu stoi. A już zobaczcie, co się dzieje na polu 56. Bo gender jest pełny, a... Nikt na podjeżdża. Muszę go sobie ręcznie wysypać. Dobra, walterka już jest tu, widzę. Spoko. Sobie zaraz ogarnę tutaj. Teraz sobie tutaj ogarnę. Że tego klasika sobie wyślę już na... Bo to jest na Johnsonie, tak? Muszę sobie zobaczyć, dla pewności. Ale to jest na pewno Johnson, bo sprawdzałem to. Johnson, Johnson, Johnson. Czy to jest Johnson? Oczywiście. Dobra. I tutaj stwórz pracę. Dostarcz na Johnson Farmers Market, czy jakieś tam. Restauracja paszy i zboża, kruszarka, Johnson, to jest to. Aż nie wraca. Łopa! Dawaj na tego Johnsona. A ja mam 9 ton jeszcze. Chcę sobie ręcznie to dokoszę. Chyba chciałem tutaj ten kukurydzę dosić.
12-2 metra, więc będzie robota szła. Ile będę miał przejazdów? A z 6 przejazdów. Ale takie dobre 12,3 może powiedzieć, jak zwołamy. Tak żeby to ładnie wyglądało. Co to są zbieżka, żeby ten rząd wygodnie parę piskał. Czy tak, że ten zbież bierze jeden rząd za dużo. No dobra, niech już sobie tak będzie. Ale już tam Paweł na paskanskie zbiera, więc fajnie. Fajnie taki rządzielek, fajnie. A jak tam Walterka? No to się niby wysypuje. Leci do tego samolotu. Ja miałem 132 tony? Chyba tak. Zakaz sprzedam te 132 tony pszenicy? Wtedy będę bogaty. Czy bogaty? Teoretycznie bogaty. Nie wiem, co z tą kasą będę miał zrobić. Czy wysapować ją gdzieś w pole? Może i pole. Albo w kredyt. To jest za 150 chyba, tak? Za 90 tysięcy dalej. A to za 140. W sumie fajnie by było tą 50 kupić i wtedy mieć już powiększone pole, tak? Wtedy bym miał większą możliwość kredytową. Albo tutaj coś. Muszę pamiętać. Musimy 3%. Raz, dwa, trzy, cztery przejazdy. Ale dobrze, że tyle zostało. Chciałbym trochę jeszcze bawełny pozbierać. Mam 12 minut, więc na spokojnie. Taki w sumie jesienny niż masz projekt. Bo jest trochę sprzedaży plonów, trochę rydzy i trochę bawełny. Czyli generalnie wszystko zasiada. Waltra wraca, więc będzie po ostatni kurs. Po ostatni kurs jest. Nie dobra, bo się przez chwilę zamyśliłem. Zapomniałem, że ten podescapement się nas pokazuje ogólnym z dwóch silosów w dronach, więc się przez chwilę zamyślił. A ten do Johnsona gdzie jest? A, on jest na Johnson należy, dobra, no to Dubara wróci. To chyba nawet tej Walter nie będę potrzebował. Powinien się zmieścić na klasę. Ta, zmieści się na klasę. Tą końcówką. I teraz wsiądę do pojazdu i teraz ty będziesz tu kółka kręcić, więc ja cię już przejmę, kolego. Nasypię ci kolejny kurs. Bardzo fajnie to działa. No, mówiłem z tym fajnie jest. Chcę, żeby to trochę lepiej działa. 29200 chyba, tak? To kurde, na styk bym wziął. To na styk ten dużym kurczę. Nie mógłbym tego tendera, ale wolałem jednak palce wysłać dla pewności. A bym wziął na skór. No dobra. Nie silostika to jest klub zboża wschód. Dobra, zapisuj tę grę szybciej. Nie mam czasu. No jest kurz pracę. A jest klub zboża, dobra. Słyszysz? Teraz żeby nie ruszysz. No nie wiem czemu tak jest. A ten się wysypał, żeby nie było przypału. Pusty jest. Żeby nie było później problemu. Zabrałem sobie do tam rękę, cofnąć.
Ale no myślę na tym polem właśnie. No na to pole raczej nie będę stać. Ale soja i ten najprawdopodobniej jest gotowa do zbioru. Jest na full wzroście jeszcze, więc... Zobaczę. 130... Nie, to nie będę na tyle kasy. A kiedy to już nie mogę wziąć. Bo mam 405, czyli 10 tysięcy kredytu mogę włożyć. Coś takiego. Ja teraz za sezon ewentualnie drugi panel słoneczny postawię i wtedy będę miał 12 tysięcy. Chyba trzeba będzie postawić drugi panel słoneczny. Tak mi się wydaje, że drugi panel słoneczny będzie dobrym opcją. No, myślę, że panel słoneczny będzie dobrą opcją. Przez przewijanie najbardziej zimno to będzie widać, że klasa przychodzi. Wtedy będziemy stać na środku po prostu. Tak naprawdę ten panel mi robi na offset, więc jestem na zero. Wiadomo, że jest... O właśnie, trzeba pokazać promocję. Jest ropa mouse i ten dekamień taki główny mamy. Ja zawsze coś nie staram się wam pokazać tutaj. Jak jest odcinek, to wam właśnie pokazuję te obrazy. Trzeba zobaczyć, co jest. Może nawet tych klas nie będzie potrzebny już. Może się zmieszczę już na... Ten się wysypał? Sypie. Ty, no pszenica niby rośnie, nie? A nie, to rzepak. Pszenica spada, dobra. Pomyliłem. Byłem na rzepaku i się tak trochę mindfucka zrywałem. A tak z ciekawości, no, wiem, że w marcu to wiem, ale chodzi mi nie o mleko, tylko o olej, kiedy ma kolejną cenę dobrą. Czyli teraz listopad to dopiero zarobi w listopadzie? Jego. Że pewnie przez zimę to się znowu w minus. Tam nie ma się czymś dopiero, bo nie patrzę, ja z drugiej strony spotkałem. Ostatni przejazd, ja i wtedy Jandira ma Johnsona wyśle i kontrakt jest zakończony na 56. No, bo jest 85, to już prawie. Przez. Więc widzę, że nie trzeba tam zajść. Nawet sobie nie wiem, ile. Powinien sobie się jeden tylko wykryć, bo ładnie, dużo ładnie tak się wykryć. Chociaż jeżeli tak pięknie to się nie wykryć. No nie było spoko, ale coś tam brakowało. Dobra. Czyli olej rzepakowy nie wiadomo kiedy. Pokazuje, że w listopadzie najwyższa cena. I coś w lutym się tak niby kreuje. Tutaj cena jakaś zwyżkowa, dobra, wysypię tego Jandira i mojego Jandira piszę na Jamesa. Nie mogę złożyć tam przystawki. Nie, poza, ale... Krótki jakoś tam. Krótki zbiór. Będzie się nawet znalazł. Na odcinku. Dobra, odpalamy tego złoma. Dobry pszenny, który daje mi pracę. 133 tony pszenicy, więc trochę tej potencji będzie. Zobaczę, i może faktycznie na pole to wygląda. Znaczy, no tamto mi jako odpowiedzi sobie, żebym pokazał, ale. Ale no jakieś może tańsze. Dobra, hamuj, hamuj. 43 to już. Dobra, sypam. Jedziemy to sprzedać i będzie filmik.
No i tam parę groszy jeszcze z kontraktu sobie zarobię. No dobra, jest pełne. Znaczy pełne, już wszystko jest nazywane. Więc... pociąg, dobra, tak. 184 tysiące. Za 250. To się cały wysypał? Cały. Tego wyślę z tego miejsca, czy nie da rady? Dostarcz na Johnson, 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 Johnson. Dobra, tylko komu sobie wezmę na środek pola. To nie będzie po celu. Dobra, to już na to musi mieć na to. No, spokojnie. Wiem, że tak nierealnie trochę, ale... O! No teraz jak nie ogarniesz, to cię zwolę. Dobra, poszedł. A już chciałem go zwalniać się. Ale poszedł. Pojechał. Dobra, dobra. Co ja chciałem? A, pole sobie jakieś ogarnąć. Tylko gdzie i z czym? No na ten to mnie na pewno nie stać. A ten landzik za ile jest? Kurde! 20 tysięcy mi zbrakło. Bo miał 20 tysięcy to bym sobie to kupił. Tylko że już jest golone, to tak średnio. A 26 to jest taki land. Ósemka też jest jakaś porąbana. Tak sobie patrzę i patrzę. No na to nawet by mnie było stać, ale... No może 41. Bo jest za 150 tysięcy. Chyba tak, 141. 41 pole kupione. Jeszcze szybko może mnie stać jeszcze na budowę tego panela. Produkcja, generatory. Dawaj, 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 dostaćmy jeszcze. 93 500, więc jeszcze nie stan. Tylko czemu nie mogę go postawić? Bo mam za mało pieniędzy. No dobra, ta gra bardzo chce. To muszę wziąć tą symboliczną piątkę. Nie kształtowanie terenu, tylko produkcja i generatory. On się będzie obkręcał, więc tutaj nie pasuje. Tutaj też nie było z dużo cieni. Tutaj też nie. Gdzie by go cofnąć? Tam w sumie było dobre miejsce. O, tu o sąsiada. W drugiej części. Tutaj trzeba płot jeszcze jakiś ładnić. Sąsiada ludzi. No dobra. Waltrain tu stoi. Zobaczcie jak ta bałyna się jest zbierana. Jeden balot jest. Trochę mu coś się zostało, więc ja bym tu chyba zaraz się przysiądę do tej bałyny. Muszę zobaczyć ile mam minut. 23, dobra, to jest trochę... mogę zrobić. Muszę zobaczyć tutaj 68, jak będzie sytuacja. I tu już... no też prawie kończy. I w sumie jak John Deere wróci... Tak, jak John Deere wróci, to go do pługa zapnę, tego 9-metrowego. I pojadę na kontrakty. A teraz... idę ten balon zdobyć. Zaraz sobie przejdę do coś przejazdu. Bo ja raczej tego nie zdążę zebrać na odcinku. Bo on tu w początku odcinka sobie jeździ ten dżungl. Ale w sumie przed odcinkiem dwójmy to jeszcze zaczął jechać. A, tabela to jest 2500 dopiero. Ja sobie tutaj tak przesypuję do tej bagi za jakiś czas. No chyba, że ona jest cała już tabela, nie.
dwie belki już nie wyleżą. Jest to takie coś jak przesypłem? Co to jest? Tylko rozłady bele. Rozłady prawce. A i co? Co to? Czyli to była trzecia gotowa belka. Czyli mam trzy gotowe belki. 30 tysięcy. Nie wiem, czy ta bawełna jest opłacalna. No tak. 40 belek trzeba chyba zrobić, żeby osiągnięcie nie zrobione. Nieważne. Kontrakt ma pracę, to by się jeszcze zostawiali. Dobra. Tutaj na listę kontraktów i za 4400 trzeba odebrać. I trochę odświeżyć kontrakty. Jakieś orka za 2800. Oczywiście przyjmij kontrakcik. I za 2500 też przyjmij kontrakcik. A już mam aktywny jakiś kontrakt. No co? A na kultrowanie jeszcze mam do 14000. Dobra, on zaraz kończy, więc zaraz orkę będę mógł wziąć. A John Deere. A, John Deere, co ty został? A mogę zrobić tak? Przejedź. Tutaj na pole. Dobra, Waltra w sumie powinna sobie poradzić tam. Ej, Waltra. Waltra powinna. Czego powinien sobie poradzić? Żeby tam Waltra robić. No i wtedy John Deere jeszcze sobie na pole. Nie wiem, co to jest za numer. 60 coś tam było. Ty, serio, nie wiem. 28? 28 chyba. Tak, 28 na orkę. Dobra. Tak, bo w sumie tylko tamto się pole świeciło. Ale orka za 2500 i tutaj ten za 2800, no to już jest 5000 chyba. No, zaraz będę sobie oddawał w sumie ten kredyt. Czemu nie może dotrzeć do celu? No, teoretycznie może dotrzeć, tylko ja nie chcę. Dobra, raz. Dwa. Trzy. Pięć przejazdów. Cztery i pół przejazdów. No dobra, to ja to zrobię, ten kontrakt do końca. Ten belek w odcinku sobie założę. Puszczę sobie pracownika na chwilę. Na te pół przejazdu. A ja John Deere muszę sobie ruszyć, bo on widzę, że jednak chciałby ruszyć, ale jednak nie chce. Dobra, i John Deere, przejedź. Tu na autostradzie go zostawię, bo sobie go zaraz zaleję paliwem. Nośnik, a dobra, to ten z kombajnu. Zastanawiam, jaki pomocnik. A rządy radzie jedzie. Jak już wjechałem na asfalt, to pojedzie na rowerze. Dobra, muszę to przeczytać sobie. I zbieramy sobie ten pałek. Dobra, elegancko. Dobra, to tu jeszcze przejazdy, cztery przejazdy z tego słyszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli oprócz tego jeszcze trzy przejazdy. Wsunę ten kurs, bo wtedy zapomnę, mam 30 minut. Trzy przejazdy zostały, więc
No spokojnie, dam radę. John Deere już jest tutaj. Koło gospodarstwa prawie, więc... Będzie ciekawie. Tu jest jakaś... A tu oprzędzalnia. Ja muszę zobaczyć, jak on nam tutaj idzie. On tutaj idzie tak jak ta droga, dobra. Bo tutaj też ciekawe pole można zrobić. Dobra. Coś się kiedyś wykombinuje. A ten land? 146 tysięcy. No i tutaj za 150 tysięcy w sumie fajny land kupiłem. Kwadratowy. Więc będzie można sobie fajnie tutaj już zaraz podłączyć do tego. No 42 po żywach. A wiosnę to nie wiem, co będzie się jej. Coś takiego na szybko bym sobie zasiał tam. Tylko co ja mogę na szybko zacząć? Nie wiem. Dobra, zaraz się zawrócę i pójdę tutaj pracownika, niech sobie tutaj dalej zbiera. Tą bawełnę, żeby... Ja muszę kłup sobie puścić. Ale ja tutaj zaraz będę sobie ogarniał save'a. Czyli jak najwięcej kontraktów będę robił, żeby kasiory mieć. Ale w sumie kontrakty już na kultrowanie się skończył. No i oddysz. 15 tysięcy prawie. Jest fajnie, tak. No i oprócz tego jeszcze dwa przyjazdy ze faną. Więc spokojnie sobie to zbiorę. I co ja mogę tutaj sobie przyjąć? Dobra. Przyjmij kontrakt. I zaraz gdzie jest tutaj ten? Nie wsiąść do pojazdu, tylko anuluj pracę. Zrobimy przejeźdź. Na 56. Dobra, szybko, szybko tutaj trzeba zrobić takimi. Widzę, to jest trochę biegania z tymi maszynami, żeby to szybko ogarnąć, ale się da. Boże, parku. Trudno. Ale nowe pole będę miał, mam. Więc na wiosnę... Co na wiosnę? Zaraz już mi się kredyt wydobyje jutro. Będę trochę troszeczkę większy kredyt wziąć. Bo ziemia dokupiona, więc ziemia dokupiona, więc będzie może raczej więcej kredyt wziąć. No ale to... Dobra, trzeba spłacać ten kredyt, bo wiadomo. Dobra, już będzie postawił. Tak się trochę zamyśliłem, jak pojechałem tutaj. No, zapomniałem, że tutaj czyszczę. No fajne, to jest 9-metrowe, więc fajne roboty to będzie. Czyli teraz sobie zaleję od razu, tutaj paliwo mi zaleję. Szybciutko. No ho! Ale jak poszedł tam pływać. No i zawsze dzisiaj 15 tysięcy, w sumie 20 tysięcy spłacę. Nie, więcej. W sumie jakby nie było 25 z tym, co pożyczyłem. Z tą piątką. Ale to już mi da. Czas mi może sobie leci na to. Na 10. No i tak, w listopadzie to co, tylko praktycznie należałanie do góry. I dobra. Pole numer 8. Dobra. Przejedź. On pojedzie drogą, to więc niech tutaj sobie zaparkuje. Dobra, dobra. A jak to wygląda z wyzbieraniem tego? Tak, w sumie to niech pracownik nie dokończy już to zbieranie. On sobie właśnie beki upływa. On 4. A na to coś nie wiem ile wchodzi. Pewnie 2. Ale oczywiście... Właśnie sobie będę kończył ten odcinek. No, no bo bym zrobił tam 3 przejazdy, więc... A, 3 jednak dla tych chodzi. No to i tak po 2 belki będę musiał wrócić.
Bebel, kiedy bym musiał wrócić. Byłem tu jeszcze jedną belkę, kiedy bym musiał wrócić. Dobra, i takim doktor sobie kończymy ten odcinek. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka 35-minutowego. Na razie, trzymajcie się ciepło, cześć, papa. Pa.